Postanowiłem jednak zrobić tu odcinek. Rok temu z tego cmentarza pojawił się wpis na fanpage'u. Cmentarz Ewangelicki Anno Domini 1689, Górka Luterska. Jesteśmy w Kaliszu, w województwie wielkopolskim. Jest to stary cmentarz ewangelicki, położony właśnie na Luterskiej Górce. Znajdziemy tutaj całą masę pięknych, starych i zabytkowych nagrobków. Możecie to teraz zobaczyć. Niektóre z nich przynajmniej, na przykład ten z płaskorzeźbami. Tu jakby taka misa na wodę. Za płotem cmentarz katolicki. W ścianie możecie zobaczyć groby rodzinne. Tu ciekawostka. Rodziny, w których znajdowali się ludzie wielu wyznań, były chowane właśnie w takich wspólnych grobach przez płot. To znaczy z tej strony składano zmarłych wyznania protestanckiego, a ich członków rodziny wyznania katolickiego w kryptach z drugiej strony. One się pod spodem łączyły. Jednak z racji, że cmentarz katolicki bardzo intensywnie się rozwija po drugiej stronie, to nie jest już zachowane. Te rodzinne grobowce można zobaczyć tylko od strony cmentarza ewangelickiego. Spoczywa tu bardzo wielu zasłużonych kaliszan. Ja wam pokażę tylko jeden grób, tak w miarę na szybko. Mamy go położonego przy takiej kaplicy. Tu niestety brakuje furtki. W tym miejscu spoczywają, widzimy nazwiska, rodzice Stefana Szolca Rogozińskiego. Jest to polski podróżnik, który w XIX wieku eksplorował m.in. tereny dzisiejszego Kamerunu. Wydaje mi się, że jest to drugi najbardziej znany kaliszanin po Adamie Asnyku, jeśli o nikim w tej chwili nie zapomniałem. Sam cmentarz powstał na początku XVIII wieku. Uchodzi za jeden z najstarszych w ogóle istniejących w Polsce. Data, którą mogliście zobaczyć, 1689, odnosi się do faktu, że na Górce Luterskiej istniał już wcześniej cmentarz protestancki. Tu widzimy, że te duże grobowce są trochę pozapadane. Tam rzeźby wybrakowane. Na górze data 1852. Większość napisów po niemiecku. Na Górce Luterskiej pierwotnie chowano wszystkich, absolutnie wszystkich protestantów, jacy pojawiali się w Kaliszu na przestrzeni dziejów. Byli to zarówno Arianie, jacyś bracia polscy. Zdarzali się też Purytanie ze Szkocji. No naprawdę od sosa do lasa, ale to wynika z faktu, że był to jedyny protestancki cmentarz w mieście. Ten powstał na miejscu tamtego dopiero chyba w 1710 roku, nie jestem w tej chwili pewien. Więc może sam cmentarz nie jest aż taki stary, ale teren ten jako miejsce grzebalne już jak najbardziej. W części, w której teraz jesteśmy, gdzieś tutaj mniej więcej, mają się znajdować groby kolonistów niemieckich z krajów bałtyckich, którzy w czasie okupacji zostali ściągnięci na tereny Kalisza, gdyż tereny te włączono do III Rzeszy po kampanii wrześniowej i ściągano na jego tereny Niemców z różnych dalekich stron. Nie bardzo wiem, które to będą nagrobki. Tu mamy 1907. Tu jakieś takie mniejsze, ale chyba relatywnie nowe mogiły. Tutaj na pewno już jest część współczesna cmentarza. Tu widzimy jakie duże zniszczenie. No i dochodzimy w ten sposób do krańca cmentarza. W jednym z linków będziecie mieli jego bardzo dokładną mapę wraz z rozpiskiem tego, gdzie znajduje się który grób. Tu widzimy, spoczywa na przykład zegarmistrz, fundator zegara na rogatce. To dziś w Kaliszu bardzo ładnie zachowała się rogatka wrocławska. Jest ona tuż koło tego cmentarza. Niestety nie wiem, czy o fundatora zegara na tej rogatce chodzi. Tu ładnie zdobiony nagrobek. Napisy po polsku, choć nazwisko raczej niemieckie. Data śmierci 1893. I wrócimy teraz
do północnej części cmentarza. Wracając, przejdę się trochę bliżej tej ściany cmentarnej, bo tutaj groby rodzinne są wciąż bardzo dobrze widoczne. I tu widzimy ładne napisy, ładnie zachowane napisy po niemiecku, tam wybite zdjęcie. Tutaj grób rodziny Biskup. Bardzo ładnie i bardzo czytelnie to wszystko wygląda. I tu wzdłuż ścian kolejne grobowce, tu rok 1902. Tutaj taki zapadnięty, w dole widoczne tylko zwalona ziemia. Tu takie betonowe ramy bez zachowanych już nazwisk. I tutaj zachowana rzeźba takiej wazy. Trochę wybrakowana, ale wciąż robi wrażenie. I teraz jeszcze pokażę Wam część położoną najbliżej bramy głównej. Tutaj także są naprawdę duże grobowce, robiące niesamowite wrażenie. Na przykład ten z tą wielką rzeźbą. Tam w ogóle na górze są napisy cyrylicą. Rok 1909. Spoczywają tutaj też urzędnicy carscy protestanckiego wyznania, jeszcze z czasów zaborów. Więc tłumaczy to, dlaczego napisy są także cyrylicą. Ten grób już widzieliście, przeskoczymy teraz kawałek dalej. Pokażę Wam część cmentarza najbliżej bramy wejściowej, bo ją pominąłem. Oraz najstarszy nagrobek, który się tu znajduje na całym tym cmentarzu. Bardzo ciekawą formę ma ten, także z taką wazą i jakby szatą na niej rozciągniętą. Tu w ogóle napisy są bardzo, bardzo złożone. Mamy tu rok 1845 chyba. Tu rzeźba anioła. Kolejny olbrzymi rodzinny grobowiec. Tutaj mamy taki krzyż. Napis Pro Patria dla ojczyzny 1939-45. Nie wiem, co tutaj spoczywa. Jeśli się dowiem, to macie teraz napisy na ekranie. No i tutaj pozarastane ostatnie grobowce, które miały kiedyś swoje odpowiedniki na cmentarzu katolickim. Ładnie jest to ujęte na Wikipedii, jest tam powiedziane, że rodziny, całe rodziny spoczywały razem, no bo ta krypta w środku nie była przedzielona, ale zgodnie z nakazem religijnym każdy spoczywał na cmentarzu adekwatnym do swojego wyznania. Tutaj bardzo ciekawy grób, otoczony płotkami i łańcuchem. I tu jeszcze ładny nagrobek. Bardzo bogato opisany. Taką pisaną czcionką, trudno mi to będzie teraz rozczytać. Płaskorzeźba bardzo ładna. Przy samej bramie, na której widzimy od wewnętrznej strony napisano Domini 2001, mamy taki oto nagrobek. Jest to grób żołnierza. Z tyłu jest napis, odbył kampanię w latach 1792, 1794 i 1809. Znajdował się w wielu bitwach i potyczkach. Jest to wojna z Rosją oczywiście, tak zwana w obronie konstytucji 3 maja, insurekcja kościuszkowska. I prawdopodobnie 1809 to jest wojna księstwa warszawskiego z Austrią w ramach walki Francji z koalicją. Nie pamiętam, którą chyba piątą. Tu mamy informację, rozpoczyna tutaj syn Benjamina Greffen, kapitana wojsk polskich. Urodził się 1759 w miejscowości Rydzyna, a zmarł w roku 1817. Był on odznaczony orderem Virtuti Militari. Tutaj widzimy bardzo dużo płaskorzeźb podnoszących się do zbrojeń. Mamy hełm, tu motyw śmierci, tu znowu wojna. I z tej strony nagrobek jest pusty. To wszystko z tego cmentarza. Wychodzimy teraz przez bramę. W ogóle miałem nie robić tego odcinka. Dosłownie wchodząc
po tych schodach wpadłem na pomysł, żeby jednak to nakręcić, gdyż po pierwsze jest to chyba cmentarz ciągle używany, a takich, jak wiecie, nie przepadam pokazywać na tym kanale, a po drugie i dlatego też ten odcinek jest taki bardzo dynamiczny jak na mnie, po prostu śpieszę się na pociąg i muszę jeszcze dojść na stację kolejową. Także dzięki wielkie za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że cmentarz w Kaliszu Wam się podobał. Zachęcam do odwiedzenia go. Chyba jest cały czas otwarty. Bardzo, bardzo ciekawe miejsce na mapie miasta. A tam jeszcze Rogatka Wrocławska. To jest bardzo ładna, ciekawy zabytek. Dzięki i lecę.